serdecznie i zapraszam tych, którzy w najbliższym czasie będą mieć sprawdzian ze znajomości treści Ferdydurkę Witolda Gombrowicza. No cóż, pewnie myślicie, że wam opowiem lekturę. To nie takie proste zadanie, a poza tym nawet gdybym świetnie opowiadała, to nie oddam dzieła. Dzieło trzeba mieć w ręku, spróbować i to wtedy ma sens, bo ono przekazuje jakieś emocje, zmusza do jakiegoś przeżycia, a wszelkie streszczenia czy opowiadania lektury to nie to samo. Rozumiem jednak, że wielu z was tłumaczy się tym, że nie potrafi przeczytać tego dzieła albo że nie ma czasu. Ja bym chciała w tym filmiku najpierw spróbować przełamać opory tych, którzy jednak tak łatwo się nie poddają i chcieliby to przeczytać. Co wam tak naprawdę najbardziej przeszkadza? Myślę, że jesteście przyzwyczajeni do zwierciadlanego odbicia rzeczywistości w realizmie i w naturalizmie, a tymczasem Witold Gombrowicz robi coś zupełnie innego. On posługuje się groteską. Na temat groteski wypowiadałam się wcześniej, więc nie będę się powtarzać. Powiem tylko, że głównym, zasadniczym elementem tej techniki pisarskiej czy też kategorii estetycznej jest karykatura. Zatem mamy również do czynienia z odbiciem rzeczywistości tak jak w lalce, ale w nieco innym lustrze. W takim lustrze, jakie spotykamy na przykład w Wesołych Miasteczkach. Tam widzimy coś innego niż rzeczywistości. Widzimy na przykład, że nasza głowa jest bardzo mała, a tu wielki, albo odwrotnie. Chodzimy tam po to, żeby się nieco zrelaksować, żeby się pośmiać. I Gombrowiczowi też o to chodziło. On chce wzbudzić komizm, ale także inne emocje, na przykład złość. Temu służy karykatura w grotesce. I jest jeszcze coś, co wam bardzo przeszkadza. Mam na myśli zabawę słowem. Czytacie i dziwicie się. Pupa, 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 gęba, 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 gęba. O co chodzi? Pomijam, że to są treści symboliczne. Ja chcę powiedzieć, że to jest zabawa słowem. Gombrowicz żartuje sobie nieco z czytelnika i to jest przecież element groteski. Najpierw przeczytajcie sobie albo obejrzyjcie mój filmik o grotesce, a potem zabierajcie się do czytania. Spróbujcie chociaż przeczytać kilkadziesiąt stron. Zawsze to lepsze niż nic, niż bazowanie na samym streszczeniu. Ale jeśli już ktoś się całkowicie podda i nie da rady, no to polecam film Jerzego Skolimowskiego, dostępny na YouTubie. Drażni mnie tylko tam, że nie ma tam lekcji polskiego, która najbardziej mi się zawsze podobała i jest bardzo ważnym elementem tego dzieła. Zatem można skorzystać z obejrzenia spektaklu teatru telewizji z lat 80., bodajże jest to bardzo stare, ale jest tam lekcja polskiego. Lepsze to niż czytanie streszczenia. Najlepiej jest przeczytać lekturę, obejrzeć film, obejrzeć spektakl i jeszcze sobie przypomnieć streszczenie, bo tam przecież zwykle są nazwy własne. Ale myślę, że na to wszystko możecie nie mieć czasu. Zatem podałam wam różne sposoby, ale przede wszystkim namawiam do przeczytania arcydzieła literatury polskiej, bo Witold Gombrowicz na zachodzie Europy uchodzi za najlepszego polskiego pisarza. Nie czytawszy lektur, będziecie się kiedyś wstydzić przed własnymi dziećmi. Znam takich, którzy czytają lektury po 40. Na razie tyle. Zapraszam na następne filmiki. Dziękuję za uwagę.